Kategoria gmina wiejska. Gmina Głusk. Atrakcyjna lokalizacja gminy Głusk sprzyja osadnictwu na tamtych terenach. Ponadto gmina dba o swój dobry wizerunek, o czym świadczy rozpoczęta budowa nowej siedziby Urzędu Gminy. Mamy dużo terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, a także pod usługi nieuciążliwe. Tereny są wyposażone w dobrą komunikację, także w infrastrukturę techniczną. Gmina Strzyżewice. Na południe od Lublina, w górnym biegu rzeki Bystrzycy, rozciąga się teren gminy Strzyżewice. Te malownicze tereny, liczne kompleksy leśne i czyste powietrze zachęcają do pieszych lub konnych wycieczek. Gmina Strzyżewice jest dobrym miejscem dla turystów, ale też inwestorów, bo przez ostatnie lata stawia na rozwój. Wyremontowane szkoły, dwa stadiony, w Piotrowicach, w Strzyżewicach, wyremontowaliśmy pałac Koźmiana w Piotrowicach, powstała nowa oczyszczalnia ścieków. Gmina Puchaczów. Gmina Puchaczów, słynna z lubelskiego węgla Bogdanka S.A., jedyna na Lubelszczyźnie, właściwie jedyna z trzech gmin, w której wydobywa się węgiel. Inwestycje to jeden z głównych priorytetów gminy Puchaczów, która zdaje sobie sprawę, że rozwój prowadzi do poprawy warunków życia lokalnej społeczności i jest dobrą wizytówką gminy. Niezaprzeczalnym bogactwem naszej gminy są jej mieszkańcy. Ich inicjatywa, ich myślenie i ich sposób funkcjonowania tak skutecznie nas napędza, że mamy się już czym teraz chwalić. Gmina Łuków. Do niewątpliwych walorów gminy Łuków należy środowisko przyrodnicze, a także dobrze rozwinięta baza edukacyjna. Gmina Łuków ze względu na swoje położenie i posiadanie strefy inwestycyjnej jest dobrym miejscem do lokalizowania małych i dużych przedsiębiorstw. Gmina Łuków stawia na rozwój przedsiębiorczości. Istnieje w naszej gminie ponad 800 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Oferujemy potencjalnym inwestorom, przedsiębiorcom wolne miejsca utworzonej w roku 2007 w specjalnej strefie ekonomicznej pod strefie Łuków Tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina Terespol. Gmina Terespol jest najbardziej graniczną gminą wschodniej Polski, na pewno Lubelszczyzny, i to położona pomiędzy Unią Europejską a nowo tworzącą się strefą eurazjatycką. Nadgraniczność Terespola, położenie na najważniejszych szlakach komunikacyjnych Europy, czyni z gminy Terespol platformę do dobrych kontaktów między wschodem a zachodem. Doskonałe położenie komunikacyjne, dobrze rozwinięta infrastruktura i piękny krajobraz nadburzański stwarzają klimat do inwestowania i wypoczywania właśnie tam. W gminie Terespol na dynamiczny rozwój swoich firm mogą liczyć przedsiębiorcy z Polski i z zagranicy. Kategoria gmina miejsko-wiejska. Gmina Opole Lubelskie. Opole Lubelskie to miasto o dużym potencjale turystycznym oraz gospodarczym, dzięki czemu wielu przedsiębiorców może zlokalizować właśnie w nim swoje firmy. To miejsce, które jest prawdziwym centrum ogrodnictwa nie tylko województwa lubelskiego, ale całego kraju. Miejsce, gdzie następuje intensywny rozwój przemysłu ogrodniczego, rolniczego.
Gmina Janów Lubelski. Janów Lubelski od lat realizuje projekty mające na celu podnieść swą atrakcyjność inwestycyjną na terenie Lubelszczyzny. Jednym z nich jest program Zoom Natury. Wspaniały park na przestrzeni 10 hektarów przy naszym zalewie w otoczeniu Lasów Janowskich, w którym będzie można spotkać bardzo dużo ciekawych atrakcji. Największy park linowy po tej stronie Wisły, ale też bardzo pięknie zaaranżowana przestrzeń, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Gmina Zwierzyniec. Zwierzyniec otwiera turystyczne bramy Roztocza i to jest jego najmocniejszą stroną. Dlatego walory klimatyczne, krajobrazowe i przyrodnicze tego magicznego punktu na mapie są jego najlepszą inwestycją. Położony nad Wieprzem przy granicach Roztoczańskiego Parku Narodowego Zwierzyniec przyciąga rocznie wielu turystów nie tylko z Lubelszczyzny. Oprócz dbania o walory przyrodnicze, Zwierzyniec stawia duży krok w przód w sferze inwestycji. Chcemy być gminą ekologiczną, gminą turystyczną, bo jedno z drugim fajnie współgra, a przede wszystkim jeszcze udaje nam się kontynuować historię, czyli również gminą przemysłową. Gmina Krasnobród. Krasnobród to urokliwe nadwieprzańskie miasteczko leżące w sercu Roztocza, gdzie przyroda współgra z życiem ludzi i zabytkami. Miejsce to zachwyca bogactwem krajobrazu i świeżym powietrzem. Nie bez przyczyny więc akurat tam ulokowane jest uzdrowisko i wiele innych inwestycji z zakresu turystyki i nie tylko. Gmina Krasnobród ma dużo walorów turystycznych, jest co zwiedzać, są dobrze wyposażone pensjonaty. Kategoria gmina miejska. Gmina Chrubieszów. Chrubieszów to miasto bardzo malownicze, gdzie ścierają się kultury oraz obyczaje wschodu i zachodu. Historyczna zabudowa, zabytkowe świątynie obrządku zachodniego i wschodniego przyciągają uwagę turystów, ale zachęcają też potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania właśnie tam. Chcemy przyciągnąć turystów pod markę Gotania i tworzyć wszystko wokół marki Gotania. Mamy ku temu odpowiednie warunki, ponieważ Chrubieszów posiada zarówno i bazę lokalową odpowiednią, czyste powietrze, doskonałe położenie, jeżeli chodzi o bliskość granicy. Gmina Lubartów. Lubartów to ponadlokalny ośrodek handlowy i gospodarczy, który dla potencjalnych przedsiębiorców jest atrakcyjny przede wszystkim ze względu na swoją dostępność komunikacyjną i posiadaną infrastrukturę. Miasto Lubartów jest miastem liczącym 23 tysiące mieszkańców. Szczególnie to, co nas cieszy, to ilość turystów, którzy przyjeżdżają do Lubartowa, ale również rozwój części gospodarczej. Gmina Puławy. Nad Wisłą leżą Puławy, stanowiące ważny ośrodek przemysłowy, edukacyjny oraz turystyczny. O tym, jak duże możliwości inwestycyjne dają Puławy, powinni przekonać się sami przedsiębiorcy, którzy w tej gminie mogą połączyć przyjemne z pożytecznym, wypoczynek z możliwością dobrych inwestycji.
Budżet miasta jest drugim inwestorem po zakładach azotowych, zarówno w mieście Puławie, jak i w powiecie puławskim. Tak dużo inwestując, stwarzamy, poza poprawą warunków zamieszkania mieszkańców miasta, stwarzamy możliwości rozwoju firm. Gmina Lublin. Strategiczne położenie, wykwalifikowani pracownicy, atrakcyjne warunki inwestycyjne, trwająca rozbudowa systemu komunikacyjnego i ciekawa oferta kulturalno-edukacyjna to najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego Lublin jest miejscem dobrym dla inwestowania. Lublin jest miastem przyjaznym inwestorom. Świadczy o tym liczba pozwoleń wydanych w specjalnej strefie ekonomicznej. Lublin to miasto otwarte, ale także bardzo ciekawe nie tylko pod względem gospodarczym, także pod względem oferty kulturowej i społecznej.